Gość poranka dwójki. A jest z nami w studiu Krzysztof Oleński, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tuż przed długą, piękną podróżą, której osobiście panu zazdroszczę, bo Korea Południowa i Japonia, bardzo atrakcyjne rejony świata, podróż zawodowa, jak najbardziej to nas interesuje, to nas, o tym będziemy rozmawiać. A mógłby pan za mnie pojechać? Dlaczego? Ja po prostu zbyt często jeżdżę. Może uzgodnijmy moi to. Zastępcy, nie wiem. I moi zastępcy też często jeżdżą. To tak wyglądało, że jest nas wszędzie pełno, ale po to, żeby dobrze opowiedzieć o Polsce, po to, żeby dobrze pokazać i utrzymywać stałe kontakty z naszymi partnerami, niestety musimy jeździć. Ja wiem, że dla niektórych to się wydaje, że to jest piękna podróż życia, ale... To jest ciężka praca, to już oczywiście. Po prostu zaczyna być męczące. Kraje przepiękne. W kulturze łączymy to, co przyjemne z pożytecznym. Dla mnie to też zawsze jest i praca, i wielka przyjemność. Tak, to jest pasja. Na te propozycje odpowiem, bo nie wiem, czy tym razem by udało się tak szybko delegację zagraniczną załatwić, ale w przyszłości poranek dwójki z Seulu, proszę państwa, to byłoby coś. No, w oczach prezesa wszystko jest możliwe. Dwa kraje, bardzo ciekawe, dwie, czy właściwie nawet trzy rocznice, prawda? Bo z jednej strony setna rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Japonią, taka sama rocznica pomiędzy Polską a Koreą, no i 30-lecie stosunków z Koreą Południową po odzyskaniu wolności w 1989 roku. W jaki sposób opowiadać o tym, co z naszej perspektywy najbardziej efektowne, najbardziej godne tego, żeby mieć to na sztandarach, przedstawicielom zupełnie innych kultur, bo oczywiście wiele nas łączy. Chopin nas łączy, czego dowodem jest Sam Jinjo. Wiele elementów tej kultury, która też się umasowiła, trochę staje się w pewnym sensie jednolita, czy jest uniwersalna. Ale jednak to są dwa różne, myślę, spojrzenia. Co nas łączy, co nas dzieli? Są dwa różne spojrzenia na kulturę, na człowieka, nawet na koncepcję antropologiczną. Ale to, co nas łączy, to jest przede wszystkim chęć wzajemnego poznania, chęć wzajemnego bycia razem. I to podkreślam, chęć wzajemnego bycia razem. Ponieważ nad tym rokiem polsko-japońskim i znowu podkreślenie, że jest to rok polsko-japoński, to nie są tylko polskie wydarzenia kulturalne w Japonii, ale są to również wydarzenia japońskie w Polsce. Są to wydarzenia, które są dziełem artystów polskich i japońskich, którzy bardzo często nie pracują oddzielnie, pracują razem. Razem tworzą różne rzeczy. Razem tworzą swoje realizacje artystyczne. Poprzez ten rok polsko-japoński, który został wymyślony, który został chciany, Nie tylko przez nas, ale przede wszystkim przez naszych japońskich przyjaciół, którzy już 3 lata temu zdecydowali, że właśnie to stulecie stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią to jest to najważniejsze stulecie w tym roku. Bo przecież Japonia nawiązała stosunki dyplomatyczne z wieloma krajami regionu właśnie w tym czasie. Ale to właśnie stosunki dyplomatyczne z Polską zostały uznane za te, które są szczególnie ważne. I to nie tylko dlatego, że Chopin, nie tylko dlatego, że Bronisław Piłsudski, który jest taką postacią ikoniczną dla kultury w Japonii, dla odkrywania tożsamości kulturowej, tożsamości antropologicznej ludów Azji, a szczególnie tutaj w tej Azji północno-wschodniej. Ale również poprzez fakt, że tak wiele elementów polskich jest częścią stałą kultury japońskiej. Chociażby sygnał, który
budzi wszystkich rano, to znaczy się sygnał w śmieciarki. To jest sygnał, który jest sygnałem skomponowanym przez polskiego kompozytora. A dokładniej polską kompozytorkę, tak. Bodajże tę klebondarzewską. To jest Modlitwa Dziewicy, słynna oczywiście chyba w bardzo wielu krajach Azji jak najbardziej. Nie wiem, czy wszyscy mają świadomość, jakiż to sygnał ich budzi, czy są z tego powodu bardzo szczęśliwi. To inna sprawa. Myślę, że nie, ale jest to bardzo często przypominane w mediach. I myślę, że tego należy się trzymać i to należy podtrzymywać. Ale wracając do tej polsko-japońskiej bytności razem, postanowiliśmy razem z naszymi japońskimi przyjaciółmi właśnie w tym roku tak usiąść na chwileczkę i zatrzymać się i być razem przez chwilę. I tu Instytut Adama Mickiewicza nazwał swój program w Japonii hasłem Ichigo Ichie, czyli jedno spotkanie, jedno życie. To spotkanie na taką skalę mamy raz na 100 lat. I tak raz na 100 lat wypadałoby usiąść i wypadałoby spokojnie wypić herbatę, spokojnie zobaczyć, co się dzieje w kulturze polskiej, co się dzieje w kulturze japońskiej. I właśnie poprzez tę wzajemność chcemy nawzajem sobie opowiedzieć, na czym polega dzisiejsze odczuwanie świata przez Polaków, przez polskich artystów i na czym polega odczuwanie świata przez japońskich artystów. Ponieważ równolegle z tego, co realizujemy w Japonii, odbywają się wydarzenia kulturalne w Polsce. Są to w dużym stopniu wydarzenia wspólne, to znaczy się polscy i japońscy artyści razem opowiadają o swoich przeżyciach. Razem tworzą projekty artystyczne. To stulecie jest szansą wyjątkowego spotkania, choć trzeba doprecyzować, że ono się odbywa kilka lat temu na tym muzyczno-teatralnym festiwalu w Japonii, który już trwa. Został zaprezentowany głośny Macbeth z Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, spektakl Maji Kleczewskiej, ale także Pieśni Lira Teatru Pieśni Kozła we Wrocławiu. A w tym roku, którzy artyści są takimi ambasadorami w Japonii? Japonii, ale też w Korei. Myślę, że w tym roku trzeba wspomnieć przede wszystkim o wystawie Celebration. Mhm. To jest duża wystawa na Zamku Cesarskim w Kioto, która jest wystawą poświęconą polskim sztukom wizualnym. To jest wystawa, która, jak mówię, nie jest tylko do końca polska, ponieważ tu jakby udział artystów japońskich, którzy się inspirowali polską sztuką, jest też dość istotny. Mamy tutaj całą plejadę polskich twórców, właściwie z całego okresu końca poprzedniego wieku, ale przede wszystkim całego tego nowego dwudziestolecia. Trudno by było tutaj wymienić ich wszystkich. Ale to jest, z jednej strony to są sztuki wizualne, to jest muzyka w sposób bardzo, bardzo istotny tutaj prezentowana. Jak również mamy do czynienia, proszę mi pozwolić tutaj spojrzeć w moją... Trudno wybrać, tyle jest tych elementów. Tak jest. To jest również w spektaklu Margaret Janka Turkowskiego, również w Kioto. Oferta jest bardzo bogata. To jest również prezentacja polskiej fotografii współczesnej. Bardzo szeroki fokus na polskie kino współczesne. To jest przegląd tego, co się stało w ostatnich latach. To nie jest retrospektywa sięgająca do początków. Ponieważ Japończycy w dużym stopniu mają rozeznanie w polskiej kulturze. Teraz prezentujemy to, co jest teraz. W
to, co jest aktualne, ale też z pewnym wyjściem do tyłu, żeby przypomnieć, jakie są podstawy, jakie są korzenie, jak tworzyła się współczesna polska kultura. A ta kultura ma przecież głębokie ukorzenienie w tym, co dla nas jest w tych dniach, w tych latach najcenniejszego, czyli w niepodległości, w odzyskaniu przez Polskę niepodległości i budowy kultury niepodległego społeczeństwa, niepodległego państwa. Czy program kulturalny w Korei Południowej jest podobny, czy zupełnie jest inaczej zbudowany? Jest. Ze świadomością też innych wyzwań, które stoją w opowiadaniu Koreańczyków. Jest trochę podobny, bo trudno odejść od muzyki klasycznej, trudno odejść od Chopina, który się pojawia, ale nie jest głównym motywem przewodnim, ponieważ tutaj będą się pojawiały również utwory Lotosowskiego, Szymanowskiego. Nawiązujemy do muzyki polskiej XX wieku bardzo, bardzo wyraźnie, ale to jest również design. To jest również duża wystawa w stulecie polskiego designu, której elementy będą pokazywane również w Japonii. Natomiast tu w Korei będzie miała ona aż dwie odsłony. Poza tym kuchnia. To jest nauczenie czy pokazanie naszym koreańskim przyjaciołom, co nas dzieli, co nas łączy w kuchni. Tu fenomenalny Karol Okrasa, który pokazując na przykładzie miłości do grillowania, mówiąc. Miłości do grillowania, ale też z drugiej strony takiego szacunku dla kuchni ostro kwaśnej. Czyli kuchni, która jest w Korei dość popularna. Buduje cały program kulinarny. Nie tylko na festiwalu Jeju Food, ale również w Seulu. Ze względu na to, że będzie to wszystko nagrywane, wchodzimy w obszar postrzegania kultury polskiej przez masowego widza, poprzez prezentację tych działań w lokalnych telewizjach. W telewizjach, no bo nie jest to tylko telewizja koreańska, ale będzie to też transmitowane w telewizjach krajów ościennych, w Chinach i Japonii. Czyli pokazanie kultury kulinarnej, kultury życia codziennego jest dla nas tutaj bardzo istotne. To, co się z tym łączy, to również chęć pokazania przez nas elementów kultury sięgającej do korzeni kultury ludowej. To jest cykl występów grupy Tęgie Chłopy, ale nie są to tylko występy same w sobie, nie jest tylko koncert. Ponieważ za tym idzie nauka tańców polskich, przede wszystkim mazurków. Otóż odkryliśmy sami w jamie, a potem to odkrycie zostało bardzo wzmocnione i pogłębione po rozmowach z panem Prusinowskim. Jak bardzo nie tylko granie, ale nauka i praktykowanie tańców polskich, przede wszystkim mazurka, jest nośnym elementem budowania takiej otwartości i gustu dla polskiej kultury. Mazurek jako taniec, jako ruch, ale jako też forma muzyczna jest jedną z podstaw polskiego widzenia muzyki w ogóle. I poprzez mazurki bardzo konkretnie zaczynamy
opowiadać o Polsce, nie tylko tej Polsce folkowej, ale również o wysokiej kulturze. Tyle w telegraficznym skrócie, bo program zarówno ten koreański, jak i japoński bardzo bogaty. Będziemy opowiadać Państwu o tym, o tych wydarzeniach, które są rozłożone do końca 2019 roku. Krzysztof Oleński, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, był gościem poniedziałkowego poranka. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.